Lecimy ostro. Hyper Bullet Speed Supermaster. Droga do 1000 ranking. Mam na razie 993. Czasu jest tutaj tak cholernie mało, że to jest jakaś porażka, nie? Gdzie ogólnie jestem słabym graczem, a co dopiero z takim ograniczeniem czasowym. Tutaj będą naprawdę takie odchodzić rzeczy, że to głowa mała. Tutaj nie można myśleć za bardzo. Od razu. Pierwsze co przyjdzie ci do głowy. Masz 30 sekund, to naprawdę tutaj nie ma co robić, nie? O. O, ho, ho. Wszystko musi być chronione, ja tutaj widzę. Ja pisze. Coś mu się zacięło, albo mi się zacięło. No i będzie mat. Nie. No i tak to jest, no i to za wygrana, no. To lipa nie wygrana, no ale... No ale takie są zasady, no. Wracam do turnieju. Jestem 11. Na 57 nieźle. Och, ja. Nie no, minuta to jest lepszy czas. To jest jakieś szaleństwo. Tu się dzieje, to ja nie mam bladego pojęcia. Ale... Jakieś ataki, nie wiadomo skąd w ogóle. Tutaj nie można myśleć, to nie ma takiej opcji. O, jakiś atak. What the fuck? Wszystko próbuję mieć chronione po prostu. O la la la. O! O! No i co to za gra? I gość jeszcze wygrywa na czas, nie? No będzie szedł tam pionkami, żeby dojść do Hetmana. Patrz, dał mi mata jeszcze, tak? Nie, czas mi się skończył. Nie, to nie ma sensu, ja szczerze mówiąc muszę... Znaczy opuszczam ten turniej, bo... To jest przesada. W ogóle kamerka mi coś tam wychodzi. Teraz się nie psuje. Ogólnie się psuje, nie dziwię. Ciekawa sprawa. No dobra, olać sprawę. Lecimy dalej. Co tutaj zrobić? Turniej, no to jest za krótki. Minutówka już prędzej, no atak bullet. Co to jest atak bullet? Ale to musi być ograniczenie jakieś rankingowe, bo to z tymi lepszymi grać. No nie ma niestety turnieju takiego na mój ranking. Tu będzie. Na 22. No za godzinę to będzie. Po prostu będę grał partię. Minutówki, ale jakie minutówki? Minutówki takie, że minuta na gracza, ale dodawany czas sekunda, żeby ten ruch jednak się zwracał. Rankingowa plus 100, minus. Też z takimi słabiakami nie ma co grać, jeszcze słabszymi ode mnie, bo to już naprawdę jest lipa. Bo jak wygram, to mała jest dla mnie satysfakcja. Mały tam rankingowy skok. Tak chyba jest najlepiej. No i zobaczmy. Dobra, znalazłem. No i lecimy. Minuta. Tak? Właśnie zobaczyłem, że już mam ranking 1035. No to cel osiągnięty. To droga do 1100 załóżmy. No bo to właśnie cel osiągnięty. To jakby po tej partii już dziękuję. Dobranoc. Nawet jak przegram, to nie spadnę aż tak. Dawno nie grałem w szachy. Naprawdę nie ogarniam. Nie mam takiego postrzegania całościowego, jak to kiedyś miałem. Nigdy nie byłem dobrym szachistą, ale jednak byłem bardziej w tej grze skupiony. No i wszystko w temacie. No i na tyle jeszcze pamiętam szachy, żeby wiedzieć, że jestem w czarnej dupie. Ja pierd... No czasówkę mogę pograć. Będę primówy tak zwane robił. O, bardzo nieprzyjemnie się tutaj robi. Serio? On mi da dojść do Hetmana? To jest błąd. Ma dwa hetmany, ale teraz ja mam tempo jakby. Myślę, że da się to nawet ugrać. Muszę go szachować cały czas. Bez przerwy dziada muszę szachować, no. Uważać. Dobra, poświęcić mi matę.
Może remis jeszcze ugram z tego, jak się pomylę. No, no nie pomylę. Minus 18. Cel osiągnięty, dziękuję bardzo. Jest, miał być 1000, jest 1000. Ile tam mam teraz? Ranking bullet 1017. Udało się. Cel na dzisiaj zrobiony. Ale fatalna sprawa, fatalna sprawa. Ale będzie dobrze. Kolejny cel to będzie cel 1100.